Wybierasz się na wakacyjny wyjazd poza granicę Polski? Sprawdź swoje dokumenty. Radzi Marek Niechwiej. Zaczyna się okres wakacyjny, będziemy przekraczać granice. Kiedy możemy to robić z dowodem osobistym, a kiedy musimy z paszportem? Na terenie państw Unii Europejskiej możemy poruszać się swobodnie. Ewentualnie na terenie strefy Schengen, do której należą 22 państwa Unii Europejskiej. Natomiast w pozostałych przypadkach potrzebny jest albo dowód osobisty, albo paszport. A co w przypadku małych dzieci? Małe dzieci również muszą mieć bezwzględnie dowód osobisty, ewentualnie paszport. Czyli ten, ta, ten dokument tożsamości musi być tu państwa Unii Europejskiej bardzo przestrzegają tych reguł, zabezpieczają się przed ewentualnym wywożeniem dzieci, przestępczością zorganizowanych porwaniami. Tak, tak procedery jednak są, prawda? A czy wystarczy wpisanie dziecka do paszportu rodzica? Nie, w tej chwili już nie wystarczy. Nie ma już takiej możliwości, jak dawniej, że wpisywało się dziecko małoletnie do paszportu. Musi mieć albo dowód osobisty, albo paszport, i taki dowód można wyrobić, nawet zaraz po urodzeniu się dziecka mając metrykę urodzenia. A co się stanie, jeżeli przekroczymy granicę i okaże się już za granicą, że nasz dowód osobisty jest nieważny. Stracił ważność. To w tym momencie przebywamy na terenie obcego państwa bez dokumentu tożsamości. Jeżeli okaże się, że dowód jest nieważny, ewentualnie paszport, no to w tym momencie możemy zapłacić grzywne w trybie administracyjnym. Ewentualnie możemy nawet być odwiezieni do granicy był taki przypadek i wydaleni po prostu z nakazem wydalenia z danego państwa, ponieważ nieważny dokument oznacza brak dokumentu tożsamości. Czyli podsumowując, pakowanie się na jakiś zagraniczny wyjazd należy zacząć od sprawdzenia dokumentów. Tak, najpierw dokumenty, pieniądze, dopiero reszta, ponieważ możemy narobić sobie kłopotu. Lepiej unikać zatrzymań przez policję, przesłuchań, to raczej tego byśmy nie chcieli. Straż Graniczna też nam nie pomoże. Nie pomoże nam telefon do Straży Granicznej, ponieważ nie ma od tego y, y, obowiązku żadnej dyspensy. Musi być dowód osobisty bądź y, paszport. Nie może to być na przykład prawo jazdy, nie może to być legitymacja szkolna. Tylko te dwa dokumenty tożsamości i o tym należy pamiętać.